No siema wszystkim, z tej strony Zanceno, a to jest kolejny odcinek serii Dzień z Życia Brodacza. Jesteśmy na brodaci.net na wersji 1.8. Co tu będziemy robić? Będziemy sobie tu dokańczać, ozdabiać spawnerki, jednocześnie zrobimy sobie farmę trzciny wokół spawnera. Tak jest, także już chciałem wyłączyć nagrywanie, to nie o to tu chodzi. Dobra, no tak, na początku tu wam pokażę, tego tu wcześniej nie było, ja sobie tu tak porobiłem, żeby więcej wam pokazać i sobie więcej przemyśleć, jak ja chcę, żeby to wyglądało. I tu będą szyby. Tu już mam pozaznaczone, gdzie mają być szyby, po prostu tu zaraz to pozamieniamy sobie na szybkości. Potem pokopiemy sobie wokół trzy kratki, wokół wszystkiego tego wszystkiego. Wylejemy sobie wodę na środku, piach, trzcinę i cześć. I cacy. I ja sobie też myślałem, czy ja tu nie chcę tego środek, jako środek bazy sobie tego, tych spawnerów zrobić, tutaj tej obecnej. Ale nie. Nie chcę, żeby, mam już dosyć z 1.9, jak te krowy bez przerwy muczały. Zaczęło mnie po prostu już tak to irytować, że mówię nie, tak to nie będzie. Krowy znikają, nie? W ten sposób. O, jak ładnie, nie będę miał tyle pokopania. Jak mi któraś tu ucieknie, to zrobię killim, pamiętajcie. Do krów mówiłem w tym momencie. Nie? Tak jest, mućki? Nie ma nawet opcji. Dobra. Tutaj mi na pewno mi wszystkiego wystarczy, materiałów, to nawet nie ma co się martwić. Nie ma co się martwić o to, że coś tu zabraknie. Bardziej martwi się, że któraś ucieknie po prostu. O, już uciekinierka, patrzcie. Już się tu chciała zasadzić. No nie mogę trafić. O. No i co? Po co ci to? Wynoś się. No. A mógł zabić. A mogłem zabić. Krystynka, odsuń się. Powiedziałem coś. Dobra. No tu mówił, bardzo ładnie będzie, tu dużo kopania nie będzie, patrzcie, tu już mam szybik zrobiony, tam coś jest, tam. A tak to jest fajnie się budować w kopalniach. To jest o tyle fajne, że faktycznie tu już jest część roboty zrobiona za ciebie, generator to ładnie to zrobił. Oczywiście ja tu ładnie sobie tam poznamieniam te bloczki, to żeby nie, że tego tam nie zostawię, nie? Farma to farma i tyle. A ty może byś kliknął se tam, co? Czemu ja nie mogę kliknąć? Aha. Wydawało mi się, że mogłem w co, dokładnie w ten kawałek, co wam pokazuję myszą, kliknąć. Nie dało się. To jest nowość dla mnie. Póki co cały czas na 1.8 można wejść tylko z wersji 1.9 i wyższej. I ogólnie jaja były, jak wchodziłem na 1.14. Drzwi się cały czas bugują. Tak. Nie było to fajne, nie było to fajne. Wam powiem. Ale co wam to powiem, to wam powiem. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Takie przezroczyste. I będzie coś takiego jak tutaj, tylko tamte też jeszcze będą bloki pozamieniane, ozdobione, tak jak tu sufit będzie inny. No podłogi innej nie dam, no sorry Grygory. Znowu spojrzałem do góry na kamerkę, której tam nie ma. I nie będzie już. Wątpię, żebym tak, to ja się nie spodziewałem. A czy... Inaczej, no... Lekko mnie to zaskoczyło. Wiem, że niedawno, znaczy niedawno... Na nagraniu poprzednim z tej serii, jeśli ktoś ogląda sobie, czekaj, mam silkacza przecież, jak sobie ktoś ogląda serię, odcinek po odcinku na przykład, w późniejszym czasie niż na przykład nie na bieżąco, to faktycznie sobie myśli, no przecież dopiero ty to robiłeś, no właśnie tak, nie wcale dopiero, nie? Nie wcale dopiero. To ja to kręcę taki odcineczek, raz w tygodniu wychodzi. I znowu chciałem to samo zrobić, no. Z tym, że chciałem nie tam kliknąć, gdzie jest ten box cały do kliknięcia. A czemu tu szybko mi się skończyło jednak, czy co? Czy która to kopytkiem wykopała mi szybę, co? Przyznać się. A, ty się kurczę. Da się wszystkiego dowiem, nie? Da się wszystkiego dowiem. Aha, i tu ma być niżej po prostu. Dobra. Bo tu jest taki spad, jak widzicie, o, są tu. I po prostu spad będzie tam trochę dalej. Tak jak tam też. To fajnie wyglądało na przykład. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać na mnie. Nie po to robisz. O, hej! A to nie mam cyktacza? To jest Fortuna, to nie ten serwer. Tak jak się bawiłem na Legacy niedawno i tam chciałem coś wykopać, żeby... Aha, nie tą szybę wybiłem. Wykopać, żeby dorwać kobel zwykły. A wykopywałem kamień, nie? Taki z... właśnie z cyktaczem wykopuję, to się kamień wykopuje, nie kobla. A żeby piecyki zrobić, to jednak jest
jednak jest potrzebny jednak ten kobel, nie kamień, nie? To akurat zakląłem sobie, ładnie, coś mi się zaświeciło koło mojej głowy, to znaczy, że coś nie tak jest. Ale widzę, że jest dobrze, gdyż się właśnie na moim laptopie information dobrałem, iż ponieważ, dobra, szyby raczej mi nie będą potrzebne, ale zostawię FQ, gdybym jednak którąś tam zbił, bo to jest opcja taka. I że odcinek mi się zmontował na laptopie, chciałem powiedzieć, o, w ten sposób. Tak, nie będę marnował czasu, to nie w moim stylu jest. O, nie wiem, czy jest kopalnia, proszę bardzo, już się zaczyna. Znaczy, kopalnia, szybko pani w sensie. Dobra, lecimy. A to, żeby tak w miarę jasne było, bo ja nie lubię... Nie mam Night Vision włączonego, a więc... nie lubię mieć z Night Vision chodzić. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak, jak idę na jakiś inny serwer Minecrafta bo coś, to nie mam tego, nie mam takiej opcji, a potem się przyzwyczaję, będę marudził. Nie, jeśli się gra na jednym serwerze, na jednej wersji, to tak, to... Ja się... O! Dziurwa. To się wcale nie dziwię, że wy bez przerwy macie Night Vision włączony, kto może, nie? Bo to trzeba mieć rangę jednak u VIP-a. A to tak łatwo niektórzy nie mają, bo niektórzy nie mają nawet rangi... W ogóle VIP-a nie mają, nie? Ale VIP-a to jakby co, to opłaca się kupić. Choćby po to, żeby móc sobie wejść o każdej porze na serwer. Tu nic nie wlezie, nic mi nie wlezie. Czy ja chcę sobie to zamknąć? Jak dobry chrześcijanin... Tak. dobra, teraz to, tamto, to dulok, tu trzeba to przymontować, tu trzeba to... A, może się ktoś ciekawy jest, jaki ja odcinek teraz montowałem. Akurat poprzedni, który był ostatnio na kanale, czyli uciekające włosy, chyba że zmienię... Wpadłem w dziurwę! Jedna, jedyna, kurde, dziura tutaj i jeszcze musiałem w to wpaść, nie? No takie rzeczy. I tak jak mówię, chyba że zmienią mi się jakieś plany, póki co nie przewiduję. Dzień dobry, obserwujesz? Obserwator? Dobrze, idę po siekierkę, bo nie przemyślałem tego, że siekierka może mi się przydać tutaj. Sobie myślę, ja idę skopać tylko skałki, nie? Po co mi siekierka? A jednak się przyda, gdzie jest tam fajna? A, nie mam jej dżentowanej. O, włosy, 56 sztuk, fajnie. Wszędzie w skrzyni gdzieś tam, tu włosy, tam włosy, ja cię kręcę, co to jest, bogactwo. Bogactwo. Zapomnijmy o tych włosach, bo będą mnie kusić, żeby pójść na jakieś hazardy. Nie, tam nie było żadnych włosów. Ja nic nie widziałem, też nic nie słyszałem zresztą. Włosy, jakie włosy, panie. Musiałeś spać tam, co? Musiałeś, nie? Dobrze. Czy ja chcę to rozwalić? Tak, nie chcę tam potkać żadnego, bo jakiś... Czemu ja to już... Nie tak, bo ja to potem będę musiał wszystko naprawić. A to trzeba zrobić tu, jedno niżej. Tam się świeci światło? Świeci. Znaczy, że... Czy jest jasno w sensie? O! O to mi bardziej chodzi, o nie, czy się światło świeci. Bo tu będzie piasek i pod nim coś musi być, bo on po prostu spadnie, nie? A po co ja mam sobie dokładać roboty? Ja tu pilnuję, żeby te odcinki miały miarę sensowny czas, a nie dokładać sobie robotę. To jest bez sensu moim zdaniem. Dobra. Zupa z kobra. Tam lecisz, stary. To sobie można... No i tak. Mieczyk też widzę się byś przydał, nie? Ja sobie myślę... A to w ogóle rozwalę. Idę pod miecz. Nie... Ja wiem, że ze dwa razy bym zdążył to rozwalić, zanim bym przyszedł z tym mieczem, ale po prostu dla moich... spokojnych nerwów wezmę sobie ten miecz. Tak, na ciebie też, kurde, przyjdzie na ciebie kryska, zobaczysz. Dobrze, coś jeszcze mi będzie potrzebne? Może, kurde, kosa żniwiarza, co? Nie, na pewno. O, już dobra, jesteśmy w domu. A wiedziałem, że to by się przydało. Na razie sobie zrobię tak i to trzeba zalepić. Czy ja chcę to rozwalić, póki ja mam siekierkę w garści? Jasne, to sobie rozwalę. Dlaczego? Bo jak będę robił ścianę, nie wiem, czy jak... Nie do końca, bo nie na tym odcinku będę robił tą ścianę końcową. Zresztą nie wiem, czy... Tak, że będzie ściana, jakby co. Tylko kwestia taka, że nie wiem, czy nie będzie, jakby to powiedzieć... Dwuwarstwowa ściana, o!
jakby to powiedzieć, na przykład, o, takie coś, tu będzie konkretna ściana, tu po prostu jakieś ozdóbki wanne, o, i dlatego wolę se tamto to rozwalić, póki mam siekierkę, bo znowu będzie taka opcja, że o, znowu siekierki nie wziąłem, nie, aby się przydało akurat, nie, w ten sposób. Ładnie te tory lecą, ile to ma? 4 tylko, myślę. A wygląda jakbyś miał 5 wydajność, nie? Stary, dam ci lajka na Facebooku za to, naprawdę. Hehe. Jak ja lubię ludzi wkurzać tym, nie? Bo wiem, że dużo ludzi po prostu nie siedzi na Facebooku, nie ma ochoty na przykład. To jest włos? Nie jest włos. Czemu jak ja widzę string, czyli tą nitkę, to od razu myślę, że to włos jest, nie? A się przyzwyczaiłeś, bogaczu. No się przyzwyczaiłeś do włosów. A czekaj, włosów nie będziesz miał raz kiedyś, nie? Zobaczysz, jak to fajnie jest. Oj, nie daj Boże. nie daj Boże. Teraz już tu nie powinienem sobie zejść, o jedno. Tutaj chyba, tak? Ja nie pa... A nie, by było równo, nie chcę mieć równo. Dobra, to tutaj. Tu już trzeba zejść. Czyli... Co tak ciemno tu się robi? Halo. Halo. Proszę bardzo. Jak tam mój stoper? No, widzę, że już połowa czasu tak mniej więcej zeszła. A ja dopiero to zacz... A nie, w sumie już to kopię, nie? Tak, tu już te zejście może być, może o jedno dalej jeszcze, o, po to, żeby to cię się nie łączyło ta szybka z tym kamieniem, bo to brzydko wygląda i nie jej mi to absolutnie potrzebne. Dobra, ile jeszcze? Dobra, tu już widzę po całości leci, ojejku, jejku, zalepnę sobie to na razie, żebym się nie mylił przy konstruowaniu bomby tej atomowej. Proszę bardzo, dobra. Lecimy sobie teraz z tym. Z siekiera rusza. I teraz mieczyk będzie. Nie ma tam kogo? Nie ma. Mieczyk, mieczyk, mieczyk. Dobra, zróbmy to normalnie tak jak ja zawsze to mam. O, i cacy. Ja już widzieliście automatycznie. Chcę mieczyk, wcisnąłem sobie jedynkę. Bo zawsze mam mieczyk tutaj pod jedynką, nie? I jak ja sobie co innego miałem włączonego, to patrzę, o, kill-offem rozwalam, nie? Kill-offem rozwalam te stringi, czy jak to się tam nazywa. Ciebie też, poszedł mnie wąt stąd. Jeszcze ciebie rozwalę. Rozwalę cię normalnie, człowieku. Nie, to tak ma być, dobrze. Już myślałem, że za głęboko, żebym jedno rozwalił. Za poważnie z tematem poszedłem. Widzieliście? Dobra. I to można... Tam, niech to tam jest ta kopania. Może kiedyś sobie ją tam puszczę wagoniki, nie? Hehe, w ten sposób będziemy działać, a co? Trochę tu ciemno teraz. Mam nadzieję, że YouTube nie przyciemnił tego aż tak, że tego nie widać. Raczej nie. Nie wiem, niektórzy mówią, a YouTube przyciemnia, YouTube ściemnia. Znaczy przyciemnia filmiki, nie? Bo ten. Ale jakoś tak nie zauważyłem specjalnie tego u mnie. Znaczy zauważyłem... Zauważyłem w jednej serii, jak z zombiakami walczyłem na Hypixerze. Tak, to faktycznie ciemno jak... nie powiem gdzie. Łopata. A bekę kręciłem sobie, że kurde mi się to kosa przyda jeszcze, nie? No tak, jakbym chciał przeorać, to pewnie i to by się przydała, czemu nie? Dobra, czy to jest mi potrzebne do szczęścia? Nie. Tu mogę sobie chyba zrobić tak po prostu. Rybkę dostałem? Czy dostałem przez chwilę chrypki takiej nieładnej, niedobrej? Nie. Co ja robię? Tu musi być tak wysoko. Bo to jest tak wyżej. Ej, to będzie wyżej po prostu, co? Bo nie chcę, żeby się to łączyło. Teraz tak luknąłem. Chwila, moment. Łączy mi się. Łączy mi się. A to damy trochę tak, o. Trudno, będzie jedno wyżej. Aha, bo to jest ten spad. Dobra, już wszystko przejąłem. Teraz chwilę zastanowienia, dlaczego to jest wyżej ten sufit, niż powinien być. Ale jest dobrze, on wcale nie jest wyżej. Jest bardzo dobrze zrobiony. Idziemy po łopatę. No daleko nie mam, więc mogę się przejść. A to dalej ten łeb ma wystawione przez tą szybę. Magia, czy co? Kurde, krówka. No ma nie, co ty robisz, nie? Mam tu jakąś łopatę. O, tam będzie dobra. Pójdziemy tędy? Będzie szybciej. Znaczy szybciej. Dobrze.
O, kolejny tunel. Jak ja lubię tunele, nie? I tu będzie zejście. Dobra. Na pewno tu. Nie będzie i tutaj, no co? Hehe. A dużo tego, to było tego dirta, nie? Akurat musiałem po tą iść, po łopatę. No jak widać, musiałem, no. Bo bym to chyba z pół roku robił. Czy ja chcę to zbić? Jasne, że chcę to zbić. To jeszcze sobie szybko, na szybkość zbijemy. Kuchnijmy sobie. Nikogo nie ma, to. Co to tak ciemno? Halo, dzień dobry. Potem będą mi się tu spawnić gnoje. Dam jedną. Mam trochę pochodni przy sobie, to sobie to porozświecam. Przyjdzie mi ktoś tu, kurde, na kopalnie pomyśli. A! Nierozświetlony, znaczy niczyja. A to! Spawnery już wzięte. Nawet wymienione, hehe. Tamten, tego. To sobie rozświetlmy. Czy ja tracę czas? A, to jest mój drugi spawner, dobra. Też jest kubujda, jakby co. O. Znaczy kubida sięga jeszcze, nie? Po prostu jeszcze non-fair. Nie, kubida jest pod tym? No, dobra, nie masz. Nie masz, że gdzieś tam na pewno ona jest. Czy ja się już zgubiłem w mojej własnej kopalni? No nie gadaj. Tak, tak! Zgubiłeś się! Luciano, zgubiłeś się. Tak wygląda ja i kopalnie, nie? Ja gdzie tam? Jak mam się nie... Jak mam się nie zgubić? Halo, że ja z Anciano jestem. Kurde, gdzie? Halo. No, ale tu już nie musiałeś tego stawać. Halo. O co chodzi? Halo, 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 halo. Patrzę na ten czas i denerwuję się, że nie zdążę na czas. Czas określony, nieokreślony. No jest określony, bo nie chcę długich odcinków robić 40-minutowych czy coś. Bo nudzi się ludziom, nudzi się po prostu, ja wiem. Mi by się nudziło, więc ja działam tak, skoro mi się wynudziło, to wszystkim by się nudziło, więc to nie ma większego sensu. Dobra, tego jednego stawię, bo mi się rozleje. Woda. Woda mi się rozleje i co ja zrobię potem, biedny? Dobra, już na koniec tego kopania, Boże! W sumie jak niektórzy kopią dużo, to myślą, co to tam jest, nie? A niektórzy w ogóle nie... Co, GZ? To dla mnie GZ jest! A czemu ja mam czat włączony, się pytam w ogóle, co? Czat, proszę bardzo, skala 0, dziękuję, nie ma czatu. Jeśli ktoś wie, kiedy to było nagrywane, ten wie, a ten... A jak ktoś nie wie, to nie wie, proste, nie? Dobra. Cacy, 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 cacy. Dobra. Jakby co? Jakby ktoś chciał mnie teraz skamować. Niedobry człowiek, jeśli mówi, że jakieś stare filmiki mam. Stare filmiki to są dla mnie jak mają miesiąc czasu. No. Ta. Znowu nie wyłączyłem czatu, nie? Znowu nie wyłączyłem czatu. To co? Wystarczy tu po prostu to jeszcze powymieniać, tak? Potem tą ścianę i sufit walnąć jeszcze. Ale tuż kiedy indziej. Patrzę, że to jest realnie do... Jezu, ile tu tego się... Trzeba... To teraz żeś urósł. Ej. Stasiu, dobra. Żebyś nie szalał. Krowy wyjdą? Powiedziałem coś. Powiedziałem. Do widzenia, panią. Ile to trzeba się namęczyć z taką... Taką krówskim! Stringi są mi potrzebne? Nie. Stringi idą tam, wek. To też wek. Nie dbam o was kompletnie ani trochę. Dobra. To mi zostawcie. Tory też mi nie są potrzebne. Będę chciał, to se zrobię. Nie używam torów, naprawdę. Kobla w luj. Czy andezyt mi się też raczej nie przyda? Niech sobie tam pływa. Kobla. A tu se to wywalę, mam pustą. Dawaj to też wtedy. To na pewno nie i to na pewno nie. A reszta niech jest. Jakieś zdóbki czy coś zawsze można tym walnąć, nie? To rada tak. Panie piasku. Panie ty. Dobrze jest. To tak, najpierw piach. Piach ma iść tutaj. No to idziemy z piachem, proszę bardzo. Najpierw jedna strona. Zaraz sobie zrobimy faremkę. A jak było ciężko, wam powiem, zdobyć na event trzcinę. Naprawdę chodziłem, szukałem. Jak już znalazłem,
to i książki trzeba było zrobić i w ogóle fajnych innych rzeczy jeszcze. I to po prostu jakby to... To rośnie chyba, nie? Nawet nie próbuj właśnie. Trzcina chyba rośnie przy tym, co? Powinna. To kaktus się urywa, albo nie rośnie. Tak, jak się urośnie, to się urwie. Trzcina powinna urosnąć. No to na 3 urosła niedaleko tego, więc dobra. Co chciałem powiedzieć? Aha, że jak robiłem event, czyli włosy za free na wersji 1.8, co w sumie taki niedawno był na kanale, i no i właśnie z tej trzciny, żem pobierał. I kurczę, no ta faremka, co ją tu mam, to jest trochę taka jeszcze mała, nie? Tak, bo specjalnie czekałem, sobie myślę, no nie, zaczekam, nie będę tutaj robił tej farmy. Na filmiku zrobię, a nie, że będzie, a bo zrobiłem farmę, bo potrzebowałem. Równie dobrze mógłbym sobie iść gdzieś kawałek świata dalej i sobie położyć, kurde, faremkę i cześć, nie? Ale nie, ja to tak twardo mówię, ach kurczę, niech. Uuu, to będzie fajny taki efekcik. Z latającej wody. Dobra. Nie, 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 nie włączaj mi się komórko. Dobrze jest. Moim zdaniem bardzo dobrze. Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, no to lecimy tu. Dobra. Więcej piachu. A, no nie, 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 aż tyle, panie. Dobra, dobrze, że się trzcina nie łączy z szybami. To by było przykre. Po prostu, mówiąc szczerze, przykre. O, uspadłem. Piachem? Piachem. Mam go dużo. Ale tu już piachu wolałbym nie dawać, dlatego mam coś jeszcze w rajcu. Hehe. Dobra. I tu też? Tu też widzę. Dobra. A tu można normalnie piach walnąć. Nie spadnie. No chyba, że tu. Dobra. Takie kurcze niespodziewankę. Niespodziewankę. Niespodziewane utrudnienia. Tak jak tutaj na przykład. Proszę bardzo. O Jezus. Proszę bardzo. Czemu daję andezyt? Bo jest pod ręką akurat. Tak go miałem w slocie. O, proszę bardzo. Tu w ogóle muszę dołożyć pod sufitkę. Proszę bardzo. O, jest. I znowu ta nieszczęsna... niedobra nić. Czy pajęczyna, czy jak to tam zwał? Zwał jak zwał! Od pająka się wzięło i tyle. Pajęczyna, o. Dobrze mówię, pajęczyna od pająka, nie? W sensie. Nie! Ktoś był mądry, jak wymyślał tą nazwę. Naprawdę, cwany. Cwany chłopin był. Albo kubita, nie wiem w sumie. Wszystko jedno tak naprawdę. Fajna nazwa, podoba mi się. Dobra, teraz tak. Jedno tu wodę jeszcze wyluć. Teraz sprawdźmy, czy ona nigdzie nie poleci w dół. To by było przykre. Gdyby sobie tak... uciekła w sensie, no. To tak ciemno, dziękuję. Dobra, ciebie jeszcze nie. Ej, halo, halo. Co to jest? Nic nie wlazło? Nie. Żadne krusko? A, wiedziałem, że gdzieś tu trzeba będzie podkop zrobić. Proszę bardzo. Hehe. Tutaj też? Czy już nie? Że tu może coś być. No patrz, nie ma nic. Dobra, to rozlewamy to, nie? Panie! I ty tu, proszę bardzo. I rozlewamy pana. Panie Garfieldzie! Zaraz będziemy mieli odcinek zrobiony. To możesz cię zabrać stąd. Proszę bardzo. Jeszcze trzcinę tylko posadzić, jesteśmy w domu. I ewentualnie jak zdążę, ale już nie zdążę. Chciałem jeszcze te porobić. Żeby te pochodnie ze ścian zabrać. Takie o. Takie sobie przemyślałem, że takie coś to będzie. Takie oświetlenie. Tylko dość blisko będą musiały być chyba siebie. Dobrze, dobrze. Źle trafiłem. Jak tak mogłeś? Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. I tu już normalny. Dobrze. Nie wiem, dobra, niech jest. Bo coś mi się zdaje, że coś tu spierdzieliłem sprawę. Mianowicie chyba... nie było. Czyli nie spierdzieliłem. Albo spierdzieliłem i nie wiem jak naprawić, nie wiem. Trudno. Trudno się mówi. Hehe. Ale będzie tutaj ładna trzcinka.
Dobra, naprawiło się wszystko, nie ma. Nie ma, bo słyszałem, że taka woda po prostu lecąca laguje, a taka stojąca nie, więc zrobię przysługę temu serwerowi i dam po prostu taką. A zresztą nie wiem, jakoś tak lepiej mi brzmi taka zwykła woda. O. Aha. I git. Od razu było widać, że zepsute było tutaj. Szybko trzcinę. Jeszcze zobaczmy, czy tam nie ma takiego głupiego efektu, że woda leci do góry. Nie ma. No dobra. No to był dość głupi efekt, nie? Jak woda pod górę? Gdzie tu grawitacja? Ja rozumiem, że w Minecrafcie grawitacji nie ma, ale aż takie rzeczy. Woda pod do góry se lata. Dobra, wezmę tą trzcinę. Więcej jej zasadzę, bo... No, już myślałem... Chciałem coś... Chciałem powiedzieć, co to wystaje? A to po prostu... No, ta trzcina. Krowa i tyłek. No, tej trzciny to będzie stanowczo za mało, więc wszystkiego nie obsiejemy. A tutaj niepotrzebnie dałem to, bo tu powinien być takie coś. Bo tutaj on nie ma zasięgu do wody. Ten jeden. No. Dobra. I git. To jedziemy. A może starczy? Nie wiem, zobaczymy. Jakby starczyło, to było coś pięknego. No, jedziemy z tą trzciną. Dlaczego hoduję sobie trzcinę? Bo lubię, bardzo szanuję ją. Dla papieru głównie. Ewentualnie też trochę dla cukru. Trzcinę warto mieć, bo potem ona po prostu znika na świecie. Nigdzie jej nie można dorwać. I trzcinę można zobaczyć tylko na kubujdach u kogoś. Tak, wtedy już tylko tak. Albo jak się dom komuś obgrabia, ktoś kurde... Zapomniał se wpaść, albo nie mógł, nie, albo dostał bana, czy coś. I tak to wygląda. No widzicie, nie mogę postawić, więc jeden ten idzie tutaj. I tu można wanąć sobie, o, na pochodynkę. Może, zobaczymy, a starczy? Ty kurczę, starczy, patrzcie, jeszcze trochę zostanie. Aż 16 sztuk zostało, a jeszcze 50, dobra. A ja się bałem, że tu nie wystarczy mi tego. No i teraz, jak pójdę sobie po zbiory. No to faktycznie ze dwa staki, teraz jeszcze tak przejdę. Jeszcze to będzie zakryte, ale to już w innym odcinku, to będzie zakryte tym dywanikiem. Zielonym albo żółtym, teraz nie wiem. Tu nie będzie zakryte, no albo będzie tu zakryte i wtedy to nie powinno lecieć. A może chcę, żeby leciało, jedną sobie takie odkryte zrobię. Bo chcę po prostu po tym biegać, a nie, że muszę uważać. To nie jest fajne wtedy. Dobra, trzcina zrobiona. To mogę sobie schować. Proszę, nie, tutaj, w tym miejscu. To wszystko na swoim miejscu. Żlandory chciałem porobić, ale to w innym odcinku. Albo poza odcinkiem zrobię, bo to nie jest zbyt ciekawe. No tak farma. Popatrzmy, jak to wygląda od środka. Ty, pośmie, co jest do własnej farmy. No jeszcze te ściany, jakby takie. Jakieś jakaś ładniejsza ściana jest, może tu jest jednolita. Taką ładniejszą ścianę z tyłu zrobić i to taki kurczę. Jakby przestrzeni więcej by to miało, nie? Te pomieszczenie. No nawet fajnie to wygląda. Dobra, tu się z wami pożegnam. Wśród moich krówek. Ja jestem pasterzem tych krówek. Także pamiętajcie, ja byłem z Anceną. To był dzień życia brodacza. Robiliśmy sobie farmę. No. Chyba mi się kamerka przestawiła, ale nie wiem. Musiałbym sprawdzić. No nie naprawię jej teraz, nie, bo nie mam jak. Chyba, że po prostu wytnę i będzie czarny kancik taki. Ale nie, zostawiam. Krowa chce mnie przesunąć. Stary, stara, co ty robisz? Zwariowałeś. Nie mam żadnego cukru, odczepcie się czy coś. Także cześć, nara, strzałeczka i... Why so serious?